Namaste, nydyogablog.com. Witajcie kochani. Dzisiaj przed nami trudny filmik, czyli bardzo prosta praktyka. Temat naprawdę aktualny na każdy miesiąc oraz dzień roku. Co praktykować, jeżeli nie chce nam się nic, czujemy się jak flaki z olejem. Dosłownie. Jesteśmy niewyspani po 4 godzinach snu. Mamy taki czas, że każda asana jest bardzo leniwa i po prostu nie wychodzi. Pokażę Wam kilka asan, które przywrócą Wasz umysł do pełnej koncentracji, dadzą mu spokój, wyciszą emocje. Asany, które możecie praktykować nawet po 3 godzinach snu i gdy czujecie się totalnie, absolutnie beznadziejnie. Pierwszą asaną będzie Tadasana. Przygotowuję sobie korkowy klocek. Odkładam gdzieś z boku. Staję ze stopami na szerokość bioder albo złączonymi. Ja Wam polecam złączone. Roztopiżam palce stóp i rozkładam ciężar ciała równomiernie pomiędzy 3 punkty podparcia stóp, czyli duże palce i małe palce oraz poduszki palców stóp. Drugim punktem jest wewnętrzna i zewnętrzna krawędź każdej stopy. A trzecim są środki pięt. Narysujcie sobie trójkąty pod stopami. Jak już macie mocne stopy, przyklejone jak przyssawki do maty, lekko zmiękczamy kolana i wciągamy brzuch oraz zaciskamy mięśnie na miednicy, mięśnie krocza. Podciągamy pępek z takim lekkim wrażeniem podwinięcia kości ogonowej, ale pośladki są luźne. Brzuch jest mocny. Mula Uddiyana Bandha aktywne. Kierujemy teraz wnętrza dłoni do bioder, bierzemy wdech, unosząc barki w górę i z wydechem opuszczamy je w dół, starając się dokleić łopatki do pleców i jednocześnie opuścić mostek, wydłużając szyję. Dołączymy sobie jeszcze oddech, czyli z wdechem, na końcówce wdechu będziemy wciągać brzuch, poczujemy jak tutaj nam obszar dołu brzucha pracuje. I będziemy jednocześnie rozszerzać żebra na boki. A na wydechu starajcie się koncentrować na zsuwaniu żeber do siebie, żeby poczuć zwartą talię i klatkę piersiową, ale bez uczucia przyduszania. Czyli staramy się wydłużać oddech, aktywować wszystkie bandy i stoimy. Pilnując, żeby nie podciągać barków do uszu, nie odchylać sobie głowy, nie puszczać pleców, nie puszczać brzucha i mieć lekko ugięte kolana. Jeszcze przyklejamy całe powierzchnię stóp do maty. Lekko możecie zrotować sobie kolana i uda do wewnątrz aktywować przywodziciele. Wtedy mocniej dokleicie wewnętrzne krawędzie stóp. Zostajecie tyle czasu, ile macie ochotę. Samostanie w pionie, utrzymanie aktywnych mięśni głębokich, wszystkich band ciała. Oddychanie głębokie będzie już dla organizmu wyzwanie. W Tadasanie możecie za chwileczkę, jak złapiecie wewnętrzną równowagę, zamknąć oczy i utrzymać wszystkie punkty. Doklejone duże, małe palce stóp, wewnętrzne, zewnętrzne krawędzie, środki pięt, lekko miękkie kolana, zrotowane uda i kolana do wewnątrz, brzuch wciągnięty, delikatnie podwiniętą kość ogonową, barki w dół, długa szyja, łopatki doklejone do pleców, podbródek do mostka, wyciągasz się czubkiem głowy do sufitu. Spróbujcie utrzymać te wszystkie aktywne punkty ciała przy zamkniętych oczach. Wasze ciało będzie się kołysać, i będzie lekko przenosić równowagę z lewej strony na prawą, co jest normalne przy zamkniętych oczach. Koncentrujcie się na wydłużaniu wdechów i wydechów przez nos, zaciskając mięśnie krocza, mięśnie dna miednicy, wciągając pępek i zsuwając żebra z wydech, opuszczając barki w dół, czując jak rozkładacie mimo wszystko ciężar ciała równomiernie między prawą i lewą stopę. Duże, małe palce, wewnętrzne, zewnętrzne krawędzie i środki pięt. Wyczyśćcie umysł, czyli pozwólcie myślom płynąć gdzieś sobie daleko. Koncentrujcie się tylko na oddechu i wczuwajcie.
wpadajcie w delikatne kołysanie ciała bez presji, aż w pewnym momencie być może znieruchomiejemy w jednym miejscu. Czyli staniemy sobie nieruchomo. Wasz umysł po 3-4 godzinach snu ma tendencję do bycia absolutnie rozbitym i zdekoncentrowanym. Ta pozycja troszeczkę go zrównoważy i uspokoi. Jeśli poczujecie napięcie w barkach, poczujecie, że tracicie aktywne plecy, to możecie sobie na momencik położyć dłonie na dolnych żebrach, obserwować ruch żeber i skupić się bardziej na doklejaniu wszystkich punktów podparcia stóp do mat. Cały czas wyciągamy się czubkiem głowy do sufitu, jeśli poczujecie tylko, że tracicie pozycję, czyli zaokrąglacie plecy albo puszczacie brzuch, wypychacie pośladki bardziej w tył. Tutaj możecie sobie zostać tak długo, aż poczujecie, że macie ochotę zmienić pozycję. Teraz co robimy, żeby zmienić pozycję i jaką pozycję zrobimy następną? Zrobimy sobie utkatasanę, pozycję drzewa, ale żeby aktywować przywodziciele, wsadzicie klocek na płasko mniej więcej 3-4 cm powyżej kolan i go ściśniecie. Staracie się w tej pozycji zbliżać do siebie wewnętrzne krawędzie stóp albo mieć stopy równolegle. I powolutku, ściskając klocek, gotując uda do wewnątrz, wciągając brzuch, łączymy sobie dłonie przed klatką piersiową i siadamy pośladkami, popatrzcie w tył. Jednocześnie podbijajcie kość ogonową i starajcie się pionizować plecy. Jeśli poczujecie, że tracicie podparcie palców stóp, to zostańcie sobie na takiej wysokości, żeby mieć proste plecy, aktywne przywodziciele, czuć uda i wytrzymać przez chwilę. Podwijamy kość ogonową, wciągamy brzuch, barki w dół od uszu. Jeśli będzie bardzo nieznośnie ze zbliżonymi wewnętrznymi krawędziami stóp, to je lekko rozłączcie, ale cały czas ściskajcie plecy. Pilnujcie trzech punktów podparcia każdej stopy. Mocny brzuch, podwijasz kość ogonową, barki w dół od uszu, proste plecy. Podbródek do mostka, ale czubek głowy do sufitu. Zostańcie w utkatasanie tak długo, dopóki nie czujecie, że ciało zaczyna nagle się męczyć, mięśnie zaczynają drżeć. Z pozycji drzewa, krzesła utkatasany, no właśnie, to jest nasz umysł po 3-4 godzinach snu. Starajcie się, nie odklejając żadnego punktu podparcia każdej stopy, zejść pośladkami jak najniżej, sięgnąć sobie dłońmi do maty, przykleić palce stóp i pięty mocno, położyć dłonie na macie i odejść maleńkimi kroczkami do psa z głową w dół, z klockiem między udami. Jeśli ślizgają Wam się dłonie, co może być możliwe, to chwyćcie za zewnętrzne krawędzie maty, żeby się zaprzeć mocno, przypychajcie ciężar ciała na nogi, możecie mieć miękkie kolana i tutaj przyklejajcie mocno łopatki do pleców, oddalajcie barki od uszu, patrzcie na klocek i ściskajcie go. Stopy w miarę wąsko. Pępek zassany do kręgosłupa, wyciągamy się kością ogonową do sufitu. Barki w dół od uszu. Lekko miękkie łokcie, ale ciężar ciała na całych dłoniach, jeśli macie je na macie, albo jeśli trzymacie w ten sposób jak ja, to ciężar ciała na kciuki mocniej. Miękkie łokcie. I z całymi łapkami na macie, co może być dosyć mocne, jak się ślizgasz czasem. Zostań sobie w psie na 5 do 10 oddechów. I z kolejnym wydechem przejdź kolanami bardzo delikatnie na matę. Popatrzcie, wciągam brzuch, opuszczam kolana, ale aktywuję barki. Przechodzę kilka małych kroczków stopami do przodu, żeby dłonie były pod barkami. Opieram sobie kolana na macie, cały czas mam aktywne przywodziciele. Przechodzę do kręgu podpartego, ramiona pod barkami, kolana nie są idealnie pod biodrami, bo ściskam klocek, ale są wąsko i są w linii pod biodrami. Popatrzcie, jak patrzycie z boku, a tutaj nie mam rozstawu bioder,
tylko mam ściśnięte bardziej kolana. Dłonie pod barkami, kolana jak patrzysz z boku pod biodrami, wciągnij brzuch, staraj się zassać pępek, wydłużyć się czubkiem głowy do przodu, oddalić barki od uszu, odpychać aktywnie od dłoni i lekko zmiękczać łokcie. Zostajemy na kilka oddechów. Ja bym dała tak 5 do 10, żebyś poczuł, że wypychasz się mocno od ramion. Żebyś poczuł pozycję. Zasysał pępek z końcówką wdechu. Na wydechu odpychał się od ramion w górę. I powolutku, po 5-10 oddechach podwiń palce stóp. Z wydechem przejdź do psa z głową w dół. Odepchnij się od dłoni, rozczepiszaj palce dłoni, więcej ciężaru na kciuki, oddal barki od uszu. Zacznij przenosić ciężar ciała na dłonie, ściskając klocek, podchodź sobie do przodu. Możesz przesunąć sobie dłonie na przód maty. Podchodzimy do uttanasany, czyli do skłonu. Stopy równolegle bądź złączone w skłonie, ramiona w dół, do maty. Doklej wszystkie punkty podparcia stóp do maty, czyli duże palce, małe palce, wewnętrzne, zewnętrzne, krawędzie i pięty. Ściskaj klocek, grotuj uda do wewnątrz. I możesz zostać sobie z dłoni opartymi o matę, albo możesz spróbować spleść dłonie za plecami i z wdechem, rotując barki na zewnątrz, odkręcając je na zewnątrz, rozciągnąć ramiona. Trzymaj punkty podparcia stóp i wydech. Zostajemy długa szyja, ciężka głowa. I wdech, rozciągaj ramiona, ale rotuj uda do wewnątrz, ściskaj klocek, wciągaj cały czas pępek, wciągaj pępek. I wydech, ugnij łokcie, zmień splot dłoni, ostatni mały palec przesuń o jeden palec w górę. I z wdechem znowu wyciągnij się ramionami do sufitu, zrotuj barki na zewnątrz, wciągaj brzuch. Na wydechu oddalaj barki od uszu, ciężka głowa, rotuj uda do wewnątrz, dociskaj wszystkie punkty podparcia stóp do maty, zwłaszcza wewnętrzne krawędzie, jak czujesz, że ci uciekają. I jeszcze jeden wdech, przeciągaj się mocno. I na wydechu przejdź sobie ramionami w dół, opuszczamy pośladki w dół, ściskasz tu mocno klocek, mocno go ściskaj, siadaj w tył, ale spróbuj wytrzymać jak najdłużej, nie odklejając palców stóp od maty. Kolana mogą ci w tym momencie lekko wyjść do przodu, ale bez uczucia kłucia i napięcia w nich. Możesz przenieść sobie dłonie w tył, usiąść na macie z asykuracją dłoni, albo złączyć dłonie z przodu. Jeśli klocek przeszkadza, to go lekko przesuń, tak żeby ci się nie wpiął w mostek. I powolutku dłonie do tyłu, na wasata. Ściskamy klocek, chwytamy się pod kolanami, wciągamy brzuch, prostujemy nogi i podwijamy mocno kość ogonową. Zacznij opuszczać się plecami w dół, ale dopóki nie położysz się na macie i czujesz, że możesz utrzymać się w górę z w miarę prostymi plecami. Wciągasz brzuch, aktywuj brzuch, wyprostuj ramiona i trzymaj pozycję. Navasana, pozycja łodzi, podbródek do mostka, mocny brzuch, ściskaj, rotując uda do wewnątrz, aktywując przewodziciele, ściskaj klocek. I wytrzymaj przez chwilę, nawet jak brzuch się trzęsie, a po nieprzespanej nocy będzie, możesz położyć sobie dłonie pod tyłami ud, wciągaj coraz mocniej brzuch, aktywuj go, ale oddychaj. I trzymaj, 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 trzymaj. I z tej pozycji ugnij kolana, wychodzimy sobie w górę. Mostek do klocka. Stopy równolegle, rotuj uda do wewnątrz. Jeszcze jedna pozycja równoważna, wyciągamy na chwilę klocek. Skrzyżuj piszczele, skrzyżuj kostki, złap się pod piszczelami, utrzymaj równowagę, przyciągnij się mocno do przodu, wciągając brzuch, doklejając łopatki do pleców i wyciągając czubkiem głowy do sufitu. Zasij pępek. Staraj się nie odkładać stóp na matę, ani nie robić fikołka w tył. Zostać tu na moment. To jest pierwszy wariant. Drugi wariant. Uwalniam stopę. Podkładam sobie łokcie pod łydki i albo mam, popatrzcie, stopy rozłączone, albo krzyżuję odwrotnie niż przed chwilą kostki. Mogą być dłonie rozłączone albo złączone, jeśli tu się chwycicie, lecz nie na siłę. Przyciągamy się mocniej pod piszczelami. Wciągasz brzuch, doklejasz łopatki do pleców. Aktywuj mięśnie krocza, zaciskaj mięśnie krocza i mięśnie na miednicy. Cały czas przyciągaj się pod piszczelami, doklejając jednocześnie
łopatki do pleców i wciągaj brzuch. Zostań w pozycji, jak zahipnotyzowany, patrząc w jeden punkt przed siebie, czując mocny, aktywny brzuch. Policz do 5 oddechów i po 5 oddechach zmień sobie splot kostek i zostań jeszcze na 5 oddechów. A jeśli poczujesz, że masz ochotę zostać tu nawet na 10 minut, bo pozycja jest przyjemna, to zostań na 10 minut, nie licząc oddechów, tylko co jakiś czas zmieniając splot kostek. Barki aktywne, jeśli poczujesz, że się za bardzo zapadasz, czyli barki idą w górę i zaokrąglasz plecy, to barki w dół. Aktywuj mięśnie między łopatkami, przyciągaj się mocniej i wciągaj brzuch, pępek do kręgosłupa. Uruchom go nawet minimalnie, żeby poczuć aktywację mięśnia poprzecznego brzucha. Pełna koncentracja na jednym punkcie. I po chwili, jak już się znudzisz pozycją, zanim odstawisz stopy na matę, rozpiąż nogi, wróć sobie do klocka między udami, ale tym razem ustaw go w ten sposób, popatrz. 3-4 cm powyżej kolan, on jest dosyć szeroko, odstaw stopy na matę, ściśnij klocek i przenieś dłonie skierowane palcami w dół do bioder, jak najdalej za plecy, ugnij sobie łokcie, możesz podejść stopami jeszcze mały kroczek do przodu, ścisnąć klocek, i z wdechem doklejając równomiernie kciuki, wszystkie palce dłoni do maty, unieś biodra w górę. Rozstaw sobie dłonie wygodnie, wypchnij się mocniej, Purvottanasana Bladstone. Ściskaj klocek udami i doklejaj palce stóp do maty, nie pozwól, żeby ci się tak odrywały. Wytrzymaj 5 oddechów max, wciągając brzuch, podbijając kość ogonową i ściskając klocek. Cały czas odpychając się od dłoni w górę, i doklejając mocniej kciuki i wewnętrzne krawędzie dłoni do maty. I z wydechem po 5 oddechach, pozycja energetyzująca, to wolne wygięcie w tył. Połóż się na chwileczkę na plecach, przyciągnij sobie kolana, rozstawione szeroko do pach. Poddychaj przez chwilę głęboko, pokołysz się na boki. Możesz spleść palce dłoni i przeciągać się ramionami za głową. Ziewaj. Jeśli masz ochotę, możesz unieść nogi na chwileczkę w górę, pounosić sobie kość ogonową, podrywać od maty. Jeśli masz ochotę przejść do halasany, to osoby bardziej zaawansowane, to ciężar ciała na barkach. Możesz przenieść trochę nogi za głowę, możesz ugiąć kolana. Jeżeli masz ochotę na coś zupełnie ekstremalnego, nie musisz tego robić. Masz ciężar ciała na barkach i przenosisz sobie ramiona do góry po wewnętrznej stronie kolan i popatrz. Łapiesz sobie na przykład stopy. Nie jest to jeszcze żółw. Szczęśliwe dziecko już za mocne. Ciężar ciała masz cały czas na łopatkach, na barkach, nie przenosisz go na głowę i na szyję. Jeśli poczujesz nieprzyjemne napięcie w lędźwiach, to zrezygnuj z pozycji, wyjdź z niej. A jeżeli jest ci dobrze, to możesz tu chwileczkę zostać. I jak wychodzimy, to łączymy dłonie, wciągasz brzuch, opuszczasz sobie kręg po kręgu, każdy kręg na matę, bierzesz klocek i teraz mamy dwie wersje. Rozstaw stopy tak wygodnie, jak czujesz, średnią wysokością, unosząc miednicę, podstaw sobie klocek pod kość krzyżową wygodnie, tak żeby był ucisk tylko punktowy, czyli żebyś czuł, że klocek jest jednak twardy, jest podparcie w jednym punkcie. Jeśli tu poczujesz napięcie w lędźwiach, to pomień tę pozycję i przejdź już do Shavasana. Ustaw sobie głowę wygodnie potylicą na macie, wydłuż szyję, przenieś ramiona wzdłuż ciała i wyprostuj sobie nogi. Poczujesz mocne rozciągnięcie przodu ciała, które cię doenergetyzuje, ale jeśli będzie nieprzyjemnie w lędźwiach, zrezygnuj z tej pozycji. I to jest pierwszy taki fajny wariant wygięcia w tył. Staraj się popatrzeć, żeby nie rozluźnić całkowicie nóg, żeby ci palce stóp nie padały na boki, tylko bardziej rotuj uda do wewnątrz, zmuś się do tego. Praca będzie bardziej intensywna. Palce stóp wtedy są równolegle. I to jest pierwszy wariant. A mamy jeszcze drugi. W drugim wariancie,
popatrz, ustawiasz sobie klocek największą wysokością i najkrótszym bokiem i kantem ustawiasz pod kość krzyżową, klocek jest wysoko, więc tu możesz poczuć napięcie w lędźwiach albo w barkach, chyba że czujesz się dobrze w tej pozycji albo robisz ją przez dłuższy czas. Będziesz wiedział, jeśli na wysokim klocku poczujesz się źle, poczujesz ucisk na lędźwia, na pośladki, na głowę, szyję, to wróć sobie do poprzedniej wysokości średniego klocka. Odsuń sobie wygodnie stopy, zaprzyj się ramionami o matę. Jeśli tutaj już wystarczy Ci to wygięcie przy ugiętych kolanach, możesz zostać w pozycji. Zrotuj sobie lekko barki na zewnątrz, zaprzyj się tricepsami mocniej o matę. Możesz pod kością krzyżową złączyć palce stóp, ale nie musisz, jeśli Ci to przeszkadza. Jak łączysz palce dłoni, to rotujesz sobie jeszcze bardziej barki na zewnątrz. Jeśli czujesz jakikolwiek dyskomfort w łokciach albo już napięcie w szyi, to rozłącz dłonie i ramiona. I z tej pozycji, jeśli chcesz się bardziej rozciągnąć, to możesz przybliżyć lekko stopy do siebie i próbować je odsuwać od klocka, ale obciągaj palce stóp, czyli nie rób czegoś takiego. Nie ma totalnego luzu w stopach. Palce nam nie idą na boki, ale bardziej je ściągasz jakby w dół. Możesz też zostać na miękkich kolanach i rotuj sobie uda do wewnątrz. Czyli mamy punkty podparcia, duże palce, poduszki dużych palców ściągamy do maty, małe palce też staramy się ściągać i środki pięt. I z wdechem każdym odpychasz się od tricepsów, wypychasz mostek wyżej, czujesz rozciągnięcie żebra. A na wydechu lekko rotujesz uda do wewnątrz, oddalasz barki od uszu, długa szyja bez napięcia. Zostań na chwileczkę w wygięciu w tył i z każdym wdechem rozpychaj klatkę i płuca, rozciągaj ją. A na wydechu poczuj, jak powietrze spuszczane z płuc rozluźnia brzuch, klatkę i barki. Zostań tu, dopóki czujesz się przyjemnie i masz uczucie, że musisz rozciągnąć przód ciała. Bez gubienia pozycji, bez odrywania palców stóp od maty, bez podciągania barków do uszu. Z przyjemnym rozciągnięciem w klatce. Jak poczujesz, że masz już dosyć pozycji, to rozłącz sobie dłonie, oprzyj ramiona wygodnie na macie, podejdź stopami do klocka i unieś biodra, wyjmij klocek. Dla chętnych, jeśli nie jesteś w ciąży, oczywiście też ciąży za bardzo, ciąży nie polecam mocnych wygięć w tył, ucisku brzucha, więc to będzie zupełnie odrębny temat, aczkolwiek są dziewczyny, które robią wygięcia i wiedzą, co mogą wtedy zrobić. Natomiast w menstruacji nie polecam następnej pozycji, jaką jest świeca. Jeżeli nie możesz robić pozycji odwróconych, masz duże problemy z kręgosłupem, jest wiele przeciwwskazań, znajdziesz je u mnie na blogu. Jeżeli generalnie nie robisz następnej pozycji, czy pozycji odwróconej, to już wyjmij klocek, przejdź do przyciągnięcia kolan, do klatki, przejdź sobie do siawasany, do pozycji nieboszczyka odpoczynkowej. Ale jeśli robisz świecę, to zaprzyj się tu mocno ramionami o matę, dociśnij mocno tricepsy do maty i spróbuj z wdechem. Na końcówce wdechu wciągamy oczywiście brzuch. Spróbuj unieść jedno kolano, złapać równowagę, z wydechem drugie, o, atakują nas jakieś komarzyska, dobra, podwiń sobie lekko kość ogonową, spłaszczając brzuch, zaprzyj się mocno tułami ramion o matę i nie przenieś ciężaru ciała teraz na głowę i na szyję, rozłóż ciężar ciała pomiędzy dłonie, tricepsy, barki. Niektóre osoby zostaną ze spleconymi palcami dłoni i zrotowanymi barkami na zewnątrz, ale też będą dociskać mocno zewnętrzne krawędzie dłoni, łokcie, tricepsy i barki do maty. Możesz sobie też unieść nogi w górę. Podwiń kość ogonową, wciągnij brzuch. Na drewnianym klocku będzie to bardzo bolesna pozycja, chyba że jesteś przyzwyczajony. Polecam korkowe, bo one są, jak widzicie, tak samo stabilne jak drewniane. I są miększe. Wciągaj brzuch, oddalaj barki od uszu i cały czas doklejaj aktywnie tyły ramion do maty. I zostań, dopóki trzymasz równowagę, czujesz się w pozycji stabilnie. Jak już będziesz miał dosyć świecy, rozłącz ramiona. Na wydechu po kolei odstaw sobie stopy na matę. I z wdechem unieś miednicę wyżej. Wyjmij klocek spod kości krzyżowej. Na wydechu opuść całe ciało w dół.
i przyciągnij sobie kolana szeroko do pach, pokołysz się. Możesz delikatnie unieść sobie głowę w górę. Siłą napięcia mięśni brzucha spojrzysz przed siebie, przenieś też dłonie pod potylicę i oprzeć sobie głowę na macie i pokołysać się na boki. Oddychaj bardzo głęboko. Zostań tu na chwilkę. I już za moment przejdź do Shavasana. Wyprostuj nogi. Dłonie mogą być pod głową, albo ramiona skierowane wzdłuż ciała i wnętrza dłoni do sufitu. Albo możesz podłożyć też sobie klocek pod głowę. Wydłużyć szyję. Dłonie na dolnych żebrach, oddychamy. Zostajesz, wydłużając wdechy i wydechy tak długo, jak potrzebujesz. Niektórzy z nas zasną w Shavasanie w tej pozycji, ale jak widzieliście, była to bardzo spokojna praktyka po absolutnym niewyspaniu, po jakiejś imprezie, jeżeli chodzicie na mnie. Gdy zupełnie macie powolny, płynący, niesamowicie, w żółwim tempie dzień, czujecie, że nie macie kompletnie siły na nic. Ta praktyka pomaga, te asany mi pomagają zawsze. Wtedy mam poczucie, że zrobiłam swoją praktykę jogi na dziś, robię ją bardzo świadomie. Stosuję asany, które mi aktywują przywodziciele, mięśnie brzucha, które puszcza bardzo mocno. Po każdym niewyspaniu oraz aktywują plecy. Wam również asany pomogą. Jeżeli chcecie jakieś z tych asan omijać, to je omijajcie. Dziękuję Wam bardzo. Red and White Yoga, blogspot.com. Namaste.